W tym roku mamy nowość, jest to kategoria Mega Sumo i myślę, że w tym roku i w następnych latach jest to najbardziej prestiżowa, można powiedzieć, i widowiskowa kategoria, w której roboty oprócz swoich dużych rozmiarów 20x20 cm i 3 kg masy również posiadają na spodzie magnesy neodymowe i przyciągają się tym samym do ringu metalowego, które zostały specjalnie tutaj ringi wykonane. Dzieci, młodzież, ta młodsza jest bardzo zainteresowana robotami, programowaniem, tymi naukami technicznymi. No i bardzo nas to cieszy, że młodzież ma takie zainteresowania. No, dobrze to wróży na przyszłość, przede wszystkim naukom, technicznym rozwoju techniki. Konkurencja nazywa się Lego Sumo, polega na tym, że roboty zbudowane tylko i wyłącznie z klocków Lego wypychają się nawzajem z areny. Na jedno koło mam zaczepione dwa silniki i to mi bardzo pomaga wygrać, bo jest wtedy cięższy i szybciej się obraca i atakuje. Moja koncepcja jest to typowy robot sześcionożny, kroczący, który potrafi w sposób, naśladując na przykład jakiegoś owada, chociażby pszczołę, czy też może karalucha, kroczyć w wybranym przez użytkownika terenie. Innymi słowy, my implementujemy wzorce biologiczne do maszyny.